Cześć, tu Xorad i dzisiaj zaprezentuję Wam tutorial na kostkę 2x2. Będzie to tutorial do metody Ortega. Zapraszam. Ok, więc o co chodzi w metodze Ortega? Różni się ona na pewno od Friedrichem tym, że pierwsza warstwa nie musi być prawidłowa. Czyli, że jak we Friedrichu robiliśmy tak, żeby tutaj był bloczek prawidłowy, to w Ortedze nie musimy tego robić, tylko robimy tutaj. Nasz OLL wszystkie są z Friedricha, no i teraz akurat mi skipnęło. Czekajcie, teraz tak mi jest niewygodnie, dlatego układam tak trochę jak po kraka, ale dobra. Ogólnie wszystkie takie OLL mamy z metody Friedrich. Tutaj jest link do poradnika mojego. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie umie, zapraszam serdecznie. Więc w ogóle pokażę Wam jakieś jedno przykładowe ułożenie metodą Ortega. Patrzcie, mam tutaj już trzy nieprawidłowe. Normalnie we Friedrichu byśmy się trudzili, jak to zrobić. Czy tutaj nabijam sobie? Tutaj widzę, że mam bloczek, ale tutaj nie. Robię OLL z Friedricha. Widzę, że mam jakąś pewną sytuację. I na tą sytuację sobie robię algorytm. Tak, tą metodą ja przynajmniej układam w okolicach 4 sekund. Można z nią czasami zejść nawet do 3,40, coś takiego. Więc naprawdę bardzo fajnie, a przy skipach można czasami nawet mieć czas poniżej 2 sekund. Ja raz na przykład miałem 2,05 na nagraniu, tutaj gdzieś jest link do tego filmu, zapraszam też serdecznie. Ok, więc tutaj w zasadzie nie będę żadnej pierwszej warstwy ani niczego pokazywał, tylko tutaj wiadomo już jak układamy, o, na przykład na niebieskim sobie już teraz ułożę. Oj, sorry. I tutaj na przykład robimy już teraz naszego OLL-a. No i znowu mi skipnęło. Więc jak ja tutaj tak nie za dużo będę już mówił o tym, tutaj czekajcie, zrobię niebieską warstwę, nieprawidłową oczywiście, zieloną i tutaj mam przystosowany do tego algorytm, więc zaczniemy od bloczków, później jedne bloczki, później bez bloczków. Zaczynamy. Ok, więc pierwsza sytuacja jest taka, kiedy mamy, w zasadzie pokażę Wam tutaj dwa algorytmy, ten drugi będzie troszeczkę lepszy i szybszy, więc tak, mamy tutaj bloczek i tutaj nie mamy nic. W zasadzie to może być bez, czekajcie, pokażę Wam, nie musi to być, tutaj się nie muszą zgadzać kolory, ważne, żeby był bloczek u góry i u dołu i on musi się tutaj spotykać. Nie może być tak, tylko musimy to połączyć. Oczywiście jak mamy już dwie pierwsze warstwy zrobione, musimy mieć bloczek. Jest on z przodu i ten algorytm troszeczkę ja zmodyfikowałem i myślę, że troszeczkę na lepszy. Więc tak, algorytm wygląda następująco. Reagrip, czyli Y. I kostka ułożona. Ok, druga wersja tego algorytmu wygląda tak. No oczywiście mamy bloczek, też nie musi on być prawidłowy. Zobaczmy tutaj, właśnie to był ten algorytm, który Wam przed chwilą zaprezentowałem. Teraz zaprezentuję Wam ten, który przed sekundą właśnie zrobiłem. Ale tym razem te dwa bloczki mamy z tyłu. Dlatego pokażę Wam dwa algorytmy, bo jak Wam raz wyskoczył z przodu, raz z tyłu. No po bokach to już Wy sami decydujecie, który lepszy. Ale ten będzie lepszy za chwilę. To tutaj dajemy bloczki tym razem z tyłu. No i nie będę się rozgadywał, więc algorytm wygląda następująco. Więc oczywiście wszystkie algorytmy dam Wam do opisu i zapraszam teraz na pojedyncze bloczki. Ok, więc pierwsza sytuacja jest taka, kiedy mamy bloczek u góry. Jeżeli nam wyskoczy bloczek u dołu, to oczywiście możemy obrócić, ale za chwilę pokażę algorytm, jak wygląda po prostu algorytm na bloczek u dołu. Lecz dobra, zajmujemy się bloczkiem u góry. Tak, jeżeli mamy bloczek u góry, tutaj musimy go dać przed siebie i algorytm wygląda następująco. Może jeszcze raz pokażę. Oczywiście wszystkie algorytmy są w opisie i teraz pokażę Wam algorytm na bloczek u dołu. Pojedynczy oczywiście. Dobra, więc bloczek u dołu mamy i tutaj musimy po prostu go trzymać do siebie i algorytm wygląda następująco. D. D prim. Jeszcze raz pokażę. No i dobra, myślę, że tutaj nie ma nic do gadania. Algorytmy na bloczki z tyłu, myślę, że na razie jak i tak początkujecie z tą metodą, obracajcie sobie, później sobie najwyżej zdeformujecie, na przykład taki ten algorytm i mamy bloczek u tyłu.
Oczywiście ja odwracam sobie te algorytmy, które Wam podałem. Myślę, że to aż takie trudne nie jest i zapraszam na ostatnią z możliwych sytuacji, chyba najlepszą. Ok, więc najlepsza z naszych sytuacji jest taka, kiedy u góry nie ma żadnych bloczków, ani u dołu. Czyli mamy po prostu ten cały taki bloczek zamienić z tym. Jak widać, ten z tym. I algorytm jest ekspresowy, wykonuje go w mniej niż chyba 0,5 sekundy. Tutaj bym Wam na timerze w zasadzie pokazał. Patrzcie, algorytm jest naprawdę ekspresowy. 0,40, więc naprawdę bardzo szybko. Teraz patrzcie, jak taki algorytm wykonać. R2, F2, R2. Świetnie, no nie? Jeszcze raz. R2, F2 i R2. Naprawdę ekspresowy algorytm i takie coś no wyskakuje najrzadziej. Niestety Was zmartwię, ale jeżeli takie coś Wam wyskoczy na zawadach, no to super czas, naprawdę gwarantowany. To czasami jest ciężko ze rozpoznaniem, lecz tutaj są po prostu przeciwne kolory i tutaj przeciwne, więc jest bardzo łatwo rozpoznać, bo czerwony jest przeciwny do pomarańczowego i zielony do niebieskiego, biały do żółtego, więc naprawdę bardzo łatwo to rozpoznać, zwłaszcza jak Wam wyskoczy taka kratka. To już po prostu U2 i robicie ten algorytm. Akurat zepsułem. Dobra, więc jeszcze pokażę Wam taką jakby drugą wersję tego algorytmu, jeżeli komuś będzie wygodniej, czyli że R2, B2, R2. Tak też można, na początku tak robiłem, lecz myślę, że teraz jest łatwiej zrobić to tak i dwoma palcami tutaj i tak. Ja robię U2 lewą ręką, więc wtedy, jeżeli ktoś tak robi, to na początku będzie mu tak wygodniej po prostu. I znowu zepsułem chyba, ale to tak wystarczy. Dobra. Więc myślę, że to był taki szybki poradnik, jeszcze kilka Wam takich przykładowych ułożeń zaprezentuję. W zasadzie macie takie ułożenia w tym filmie, tutaj też link i miniaturka oczywiście. Więc tak, patrzcie, mamy czerwoną, na czerwoną, albo dobra, czekajcie, żeby nie było na żółtym sobie ułożę. Więc tak, mam żółty, dokładam ten, robię sobie żółtą warstwę, robię algorytm, no i w tym momencie znowu mi spieszyło, ale czekajcie. Właśnie jeszcze miałem mówić o tych skipach, że skipy się często zdarzają, to algorytmy, jeżeli nie podałem w tym filmie, żeby na dole robić różne permutacje, to postaram się do tego dojść, lecz też nie obiecuję. Oczywiście, jeżeli macie na przykład prawidłowe już trzy bloczki, załóżmy, czyli na przykład tak, to już teraz nie warto coś do RPG robić, bo można tutaj naprawdę szybko zrobić z Friedrichem, zwłaszcza, że mamy szybkiego... Oj, palela. Więc dobra, jeszcze jedno przykładowe takie ułożenie, bo tam to nie za bardzo wyszło. Dobra, niebieska warstwa. Albo dobra, czekajcie, może na żółty to zrobię, żeby nie było. Albo najlepiej na białej, o. Ok, więc tutaj daję to do białej warstwy. Mam już trzy. Wracam. Jest, dobra. No, już teraz widzę, że nie będzie skipa. Robię tutaj alola. I widzę tą sytuację, gdzie mamy z przodu bloczki. Bez sensu to obracać, bo mamy ten algorytm. O, U2. No i myślę, że takie przykładowe ułożenie też Wam w czymś trochę pomogło. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście z poradnika, jeżeli dalej czegoś nie rozumiecie, piszcie w komentarzach, ja zawsze odpowiem. Mimo, że myślicie, że to będzie już dawno, ten filmik mi się to wyświetla, tak w takim rogu, że jest jakiś komentarz i na pewno Wam odpowiem. Czekać. Tutaj OLL, mam oczywiście warstwę, no i ta sytuacja z bloczkami z tyłu, czyli naprawdę ekspresowy algorytm. No, tutaj się mylę, dlatego że mam tutaj tekst status źle rozłożony, ale no myślę, że naprawdę to jest ekstra algorytm, tak jak i ten. 4 na bloczek u dołu też jest w miarę spoko. No i wszystkie to naprawdę świetnie. Ja już tego nie przedłużę, bo nagrywam 10 minut i trzymajcie się i cześć. Narka. Jeszcze na koniec takie przykładowe ułożenie. Wiem, że tutaj mam już dobrą warstwę, ale zrobię to Ortegą. Znalazłem jakiegoś solwa. Zaczynam. Ale mam żółty, żeby nie było. Jedziemy. Trochę mi przylokował, ale 3,40 czas. Naprawdę fajnie można te czasy kręcić. I to by było na tyle. I trzymajcie się. Cześć. Takie przykładowe ułożenie myślę, że jest fajne. I narka.